To nie było to samo, co kiedy miałeś te 5 lat i włączałeś telewizor i nie mogłeś zdecydować, co będziesz chciał oglądać. To nie, to nie jest tak, że te, teraz mam ochotę na to. To był luksus. Nie mi się, że przez to. Ale to jest popieczone, historia zatoczyła koło jak zawsze. Pamiętam jak. Chodziły czasy internetu już takiego oglądania w internecie, że już praktycznie w telewizji coraz mniej oglądałeś, a później już nic. I każdy się podniecał, że może sobie obejrzeć co chce kiedy chce, a nie że w telewizji o 20 leci Terminator i trzeba o 20 być. I zobacz, minęło ile lat i ludzie chcą, żeby leciało w telewizji coś losowego, a ty tylko przyjdziesz, spalisz i będziesz oglądał co akurat leci. Historia zatacza koło. Te bajki ale, ale szczerze, chciałbym takie coś jak on gada też. <grych> <grych> przyszła wiosna, przyszła wiosna. Ha. To jest odcinek, na który wielu z was czekało, bo po ostatniej zapowiedzi e, na <grych> serwerowym filmiku, który zrobił bardzo dużo wyświetleń, e, powiedziałem o, o pewnym moim projekcie. Projekcie, nawet nie projekcie, o o pewnym bajerze, który mam w pokoju. To jest coś, to nad mam. czym pracowałem, czy myślałem już od liceum. I ale podejmowałem próby coś. z pomocą różnego oprogramowania, żeby stworzyć takie... Będzie grać dzisiaj chyba tak. Takie coś, bo mam pewną pokaźną bibliotekę e, nagrań, kreskówek, bajek z mojego dzieciństwa. E, ale to jest problem, że nie wszystkie stare bajki w dzisiejszych czasach, w sensie jest masa ludzi, co to ma na dysku, nie, ale. Nie wszystko jest w internecie o dziwo. te starych bajek, rozumiesz to? Ci ludzie powinni to wpieprzyć do neta. To powinno być wspólne, nasze. Rozumiesz, towarzyszu? I... lubiłem oglądać różne bajki z mojego dzieciństwa, kiedy byłem o w liceum małpki, i działałem z tym. Ale... nie było to to samo. <śpiennie> to nie było to samo, co kiedy... Miałeś te 5 lat i włączałeś telewizor i nie mogłeś zdecydować, co będziesz chciał oglądać. To nie, to nie jest tak, że te, teraz mam ochotę na to. To był luksus. Wydaje mi się, że przez to. <grym> Ale to jest popiętrzone. <grym> Historia zatoczyła koło, jak zawsze. Pamiętam, jak... Chodziły czasy internetu, już takiego oglądania w internecie, że już praktycznie w telewizji coraz mniej oglądałeś, a później już nic. I każdy się podniecał, że może sobie obejrzeć, co chce, kiedy chce, a nie że w telewizji o 20 leci terminator, i trzyma o 20 być. I zobacz, minęło ile lat, i ludzie chcą, żeby leciało w telewizji coś losowego, a ty tylko przyjdziesz, odpalisz i będziesz oglądał, co akurat leci. Historia zatacza koło. Te bajki tak bardzo. Ale ale szczerze, chciałbym takie coś jak on gada też. Tak bardzo zwryły się w Beret, bo je dużo bardziej doceniałem. I teraz, kiedy mogę w każdym momencie odpalić sobie dowolną kreskówkę, no, prawda, to nie Rokaszu, jest już takie nie? fajne. Dlatego skonstruowałem machinerię, która pozwala. Gdzie jest pilot? Reklamy lecą, na Jetixie. Artur, e, co masz na kanał. myśli? E, dobra, dobra, zgadnij co to jest za bajka, ja Reklamy. ją znam Ja ją znam, zgadnij Ale to nie jest Jetix. Czekaj, to nie jest bajka To jest bajka jakaś To nie jest reklama za Zoli Nie, to nie jest reklama za Zoli Dobra, to jest reklama za Zoli, nieważne ma... Reklamy lecą, na Jetixie. To zmienił kanał. Myślałem, że to jest Olinek. Na posacie też reklamy. <laughs> Widzę. Eee, a co na Cartoon Network? Duel Masters. <laughs> Zigzab. Martin Tajemniczy. Ale zobacz, normalnie Mo chłop odnowił telewizję w swoim pokoju. Mocne, nie? I właśnie w ten sposób skonstruowałem. Symulator starej telewizji? Można tak powiedzieć, że to jest tak, a, działają, no. symulator? No nie wiem. W każdym razie no działa. On to na Steama powinien dać, nie? Na Steama ten symulator, byśmy oglądali stare bajki. to tak, na pierwszy rzut oka, jakby to była normalna stacja telewizyjna. Tylko że bajki czy kanały, które lecą w tej telewizji, trochę nie zgadzają się z obecną datą. Witam, eee, dear, witam, bo witam. Są takie rodem z Żambę roku kucharza. 2005. Zobacz. Szóstego. Te reklamy, takie jakieś, co to jest idea, co to jest era. Nie, o. Co to za telefony? 12 posterunek, tak. Zaraz. A jednak. Będzie. <laughs> I. No i żeby powiedzieć Wam, w jaki sposób to zrobiłem, Ale zjadł takie lejsy, No to musimy podejść do komputera i Wam wszystko opowiem teraz. Co to za Jamal? Zacznijmy, od, od tego, że tak jak nowo. mówiłem. I mówiłem to w serwerowym odcinku i mówię to, mówiłem to na początku tego odcinka. no I mam swoją... bibliotekę, tworzył swojego Netflixa. Zobacz. Bibliotekę bajek, tak? Mam kreskówki. Co to najróżniejsze, które tutaj są. Na moim serwerze. Ej on to normalnie da się tam wejść na tą stronę? Lokalnie. E, na dysku, na przykład Król Szamanów, O. Sezon pierwszy. Ty zarobista stronka w dupa. Ej, to jest w necie? Lokalnie e, na dysku na przykład Kruszamanów. szamanów. O, to sezon pierwszy ja. i można oglądać. Ale nie byłem usatysfakcjonowany tym, że mogę sobie oglądać. Każdą ej, no Ej! Chciałem ostatnio obejrzeć ten filmik w Teksasie, co jest cejrowski, taką nostalgię mam jak to oglądam i usunęli to z CDA, rozumiesz, było przez 10 lat na CDA i chłop to u siebie, rozumiesz, ukradł CDA i do siebie wstawił, nie mogę przez niego obejrzeć, musi mi dać dostęp do stronki, muszę to obejrzeć. Bajkę Kiedy Chcę, to, to nie jest, to nie jest to, to po prostu... Co to jest ATV? TVP? No to nie no. jest to. I zanim przejdę dalej... To warto, żeby Wam to powiedzieć o tym, co powiem? to jest IPTV, czyli Internet Protocol Television. Technika umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych na protokole IP. Czyli, tak jak telewizja normalna, to był obraz przesyłany przez jakiś tam sygnał analogowy, hmm. odbierany przez antenę, teraz cyfrowy. No, ale generalnie, tak, że macie. Puszczony jakiś tam sygnał, i Czemu? antena to odbiera, cedał, i potem, że idzie do dekodera i tak to IPTV to jest to samo, tylko że zamiast anteny i sygnału jest po prostu dostęp do internetu, taki jakby sygnał internetowy telewizyjny, taka technologia. Witam, witam. Połączenie normalnej telewizji, kanałów i tak dalej z nadawaniem dziwo. na żywo, tak jak na YouTubie, w sensie obrazu przez internet. I co, jeżeli wam powiem, że można stworzyć własne kanały, własną telewizję nadającą przez ten? Protokół, IPTV mnie i służy do tego aplikacja serwerowa, która się nazywa ersat TV I to jest ersat TV ersat TV to jest aplikacja, która Zasysa te Smacznego wszystkie kreskówki Defrod. I też jakieś inne rzeczy, jak na przykład Hugo, czy Clash. Hyper też. Dzieci ty, nie znam tego Dzieciaki z klasy 402 Batman Patch Beyblade Bliźniaki Kramp Tego nie znam, hojrak daleko od noszy Per ona Druby zasysa pies. te wszystkie kreskówki z mojego jellyfina jest z nim połączona po czym ja wchodzę sobie w zakładkę schedules czyli harmonogramy i konstruuję tutaj na przykład harmonogram GTX -a. i tak jak tutaj widzicie na przykład o 18.05 czy 18.30 <grym> będzie leciał E, król Szamanów, a o 19.20 czy 19.45 będzie lecieć Gęsia Skórka i na przykład o 15.00 będzie lecieć gadasz? Power Rangers Dino Grzmot i By właśnie w ten sposób skonstruowane są programy tutaj. W dodatku e, wszystkie te programy mają zaprogramowane, że przed mają się odpalić zapowiedzi i po też mają się odpalić zapowiedzi, czyli popobierane z internetu takie bloki reklamowe, e, podzielone ja, przeze mnie, ja to znaczy, każda reklama ale jest, jest mnie wycięta, pane. wydzielona specjalnie, więc siedziałem nad tym długo, długo tworząc te kanały. To nie jest prosta robota, ale siedziałem nad tym długo i stworzyłem właśnie, pościągałem z internetu różne jakieś zapisane archiwalne nagrania VHS z najróżniejszymi reklamami takimi jak właśnie tutaj, ale też właśnie zapowiedziami, Starobiste, bo wiecie, były ty, takie no. zapowiedzi, że o, na przykład Atom, nie, że tutaj Atom, taka bajka będzie lecieć, kiedyś tam jest gazetka, kupujcie. No bajkę. i to jakby puszczał Jetix. Ale Jetix też puszczał pomiędzy e, reklamy, na it przykład kindergarten, no spodzianki to. i tak dalej. No i jakby tak samo jest tutaj to zaprojektowane, że najpierw lecą zapowiedzi, potem leci sama bajka, potem lecą znowu zapowiedzi, a potem, póki nie poleci następna bajka, to lecą reklamy. I, i w ten sposób jest zbudowany, zbudowana cała, cała, calutka ramówka. No i potem te ramówki przypisuje do kanałów. Bo chodzi o to po prostu, że można na przykład jeden kanał może mieć kilka ramówek. Inną w poniedziałek, inną we wtorek, inną w weekend, na przykład na przykład z Jetixem mam tak zrobione, że z Jetixem mam tak zrobione, że on ma jedną ramówkę niedzielę, wtorek, czwartek, sobotę. E, a w pozostałe dni ma inną i, i, i tyle. E, I na przykład są takie ciekawe rzeczy, jak ZigZap, który o, ma tak fajnie zrobione, że e, o 20 się odpala Hyper. I Hyper to był taki blok na ZigZapie o grach, już trochę dla starszych. I pamiętam, że za dzieciaka oglądałem Hyper i to było Jakie mega spowodowane. Stary tyle się. Hypera z kanału Hyperstacja. Jak to I o 20 są one odpalane. Więc Aż mega taki dużo stary jestem, żeby Facebooka używasz. Ale tak, jeżeli ktoś ogarnia Dockera i mniej więcej kuma, co tu się dzieje, to mógłby coś takiego sobie postawić u siebie w chacie, lokalnie, bo oczywiście to nie jest udostępniane do internetu szeroko. Mimo że mógłbym to zrobić, ale wtedy to byłoby nielegalne. Nie, nie, nie mam, nie, nie można udostępniać. E, Dobra, demon do ogląda prawko. No, nie, 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 robię tego. Ale u siebie prywatnie w domu to oglądam i to jest spoko, ponieważ to jest protokół IPTV, to mogę to oglądać w mojej sieci domowej na czym chcę. <grym> demon <grym> dzisiaj puszcza Dune 2 i się nie prze, nie przejmuję. No właśnie. Na telefonie, mogę to oglądać na komputerze, mogę to odpalić na telewizorze z jakimś Android TV czy coś. Proszę. Wystarczy aplikacja do odbierania IPTV. Taka normalna, bo na IPTV możecie też sobie odpalić, nie wiem, TVP czy coś. I, I ja po prostu zrobiłem swoją IPTV, taką udawaną. No właśnie, ale w jaki sposób to leci na telewizorze kineskopowym? Już wam mówię. Do telewizora jest podłączona daga kostka. To jest Raspberry Pi. Zaraz wam pokażę, jak wygląda Raspberry Pi. Raspberry Pi to jest takie urządzenie. Ty, ale on ma serio, on wygląda, jakby się to jest w raspberry zatrzymał. Pie. Zaraz Wam pokażę, jak ten chłop. On się w czasie zatrzyma do Raspberry Pi. Raspberry Pi to jest takie urządzenie. To jest komputer. To jest bardzo mały komputer. Ma wejście USB, ma wejście na internet. Piękne. Internet e, ma Wi-Fi, Bluetooth e, i HDMI i tak dalej, ale ma też. To jest czwórka, czwórka jeszcze, to ma piątka. W piątce już to trzeba przylutować, ale dalej jest opcja. Ciema nareszcie jesteś kobieta. Już mnie biła z powodu braku twojego streama. Witam, Bikalik, witam, witam. Widzicie to jakby wejście na słuchawki czarne? Przemoc. To jest, okej, okay, wyjście na słuchawki, ale... Ja, bo pokój wygląda jak z 2005. Zobacz, <grych> so, tu nawet jest urna, w której pochował samego siebie z przyszłości, aby zostać w przeszłości, rozumiesz to? Wszystko jest przemyślane. Też wyjście na wideo. Specjalnym kablem można wypuścić z tego sygnał cinch I tak jak tutaj widzicie, ten sygnał. Co ty Ja nawet nie wiem co to jest. Dzięki Foka za 69 lat. Witam! I możesz pisać więcej i nie pisać, że, nie pi że piszesz więcej, ja nie czytam. Idzie. No, przez magnetowi akurat yy, i potem idzie po kablu antenowym do telewizora, ale mógłbym też podać. Ty rozumiesz, jaki ja jestem stary? Posłuchaj, ja jestem taki stary, że kiedyś od kolegi pożyczałem. <grym> Harry'ego Pottera No VHS-ie, miał całą kolekcję, bo dostał. czekaj... On chyba do czary ognia albo zakonu Feniksa dostał na komunie. <grym> Harry Pottera na vhs i potem to oglądałem. Jezu, ale pamiętam to. Chłopie, chłopcze, chłopcze, to jest nie do opisania. Bezpośrednio telewizor ty, tymi kabelkami. O, tu jest, wchodzi, a tu wychodzi do magnetowidu. I w ten sposób ten komputer <laughs> puszcza na obraz ten na ten telewizor. I, I na tym komputerze jest zainstalowane oprogramowanie Kodi, na którym jest aplikacja do odbierania IPTV. A AH-66, właśnie. AH-66. Najlepsze, botka wciąż. BUM! Cała magia. Plus jeszcze jest podłączony po Pewnie USB odbiornik do pilota, który kupiłem jak za jakieś nic. dwie dyszki. I zobaczcie. Mogę, mogę sobie na luzie przerzucać kanały. To dla dziewczyn leci akurat. Ale no, jak leciało dla dziewczyn, to trzeba było oglądać, no. O, skończyło się Duel Masters i teraz zobaczycie, że polecą Nawet zapowiedzi z karcenterytory, no. jak się skończy, napisy. O! I pyk. Przepraszam Foka, wybaczmy. Czyli podsumowując, mój 6? serwer tworzy tak... Jak na pendrive'ie ojca miałem filmy, na przykład auta 1.2, czegoś inne filmy. Uh, pendrive'y kiedyś były. Nadal chyba są ludzie, co używają. Używacie pendrive'ów jeszcze? Nosicie na smyczce pendrive'y jeszcze? I na szyi? Takie streamy z kanałami, za pomocą spe... Witam Cię, Fan Goten. A! Czemu pierwsza wiadomość? A! Zmanowali Ci konta. Klasik. Witam, witam. Specjalnego oprogramowania i streamuje to mi na telewizor. I oglądam sobie telewizję. Czasem. Zdarza się. Jest mega fajne uczucie. Rukasz, Bardzo a, e, czasami sobie dla tak chillu Po prostu nie myśleć, co tu włączyć, co tu ten, tylko włączam sobie, o, leci i jakaś tam bajka, którą oglądałem za dzieciaka. Weź Amy, usuń ramkę wokół niego Tom. I leci akurat jakiś odcinek, którego nie pamiętałem. Rozumiem. Co, I on nie jest w tak samo. środku w ogóle fabuły. I tak się oglądało kiedyś bajki jak leciały w telewizji. Lodyski Włączałeś to, co tam. było. I to jest taka moja forma relaksu, eee, zawsze chciałem to zrobić, udało się i jeszcze będę nad tym pracował, mam do przepracowania jeszcze wiele rzeczy po, do pododawania, na przykład Ale co ty eee, na święta, go, tak? specjalne harmonogramy na święta, to też jest do dodania i to jest do zrobienia, eee, też na to aplikacja pozwala. i eee. szczerze ten typ mógłby... Mógłby zrobić coś takiego. Masa ludzi by pewnie to chciała. No i co ty pieprzysz, to na stardzie. nie chciałaby tego masa ludzi. Oczywiste jest to. On by mógł być w dzisiejszych czasach człowiekiem, który 20 lat temu jeździł po blokach i pytał się, czy zamontować talerz człowiekowi na balkonie albo za oknem, żeby odbierał enkę. Rozumiesz? On by mógł w dzisiejszych czasach jeździć z tym swoją Raspberry, z czymś tam i montować ludziom w mieszkaniach starą telewizję, z Jetixem, Fox Kids i tak dalej, mm. <laughs> rozumiesz to? Taki monter telewizji z przeszłości, i taka firma, rozkręciłby to w Polsce i tak nie ma praw autorskich do niczego, to by wpieprzył wszystko na pałe. i tyle. Chciałbym też jakby troszeczkę rozbudować te kanały, dodać troszeczkę więcej jakby wariacji programów. Celem też moim jest, w najbliższym czasie, pozgrywać jakieś głupie filmy, które mam na kasetach, na przykład reggae na lodzie e, i sprawić, że w weekendy po południu na Polsacie Chciałbym będzie lecieć, lecieć. o tak jest, no ale. na lodzie, albo wieczorem, żeby na Polsacie poleciało co ja tu mam fajnego na przykład, o Wieczor, ale nie no, mówię ci no. Jeżeli on tego nie może do neta wstawić, to ludziom po mieszkaniach by jeździł, montował. Ja pierdzielę. No, może taki pakiet by sprzedawał. Stary kineskopowy telewizor, dekoder i w tym dekoderze, jakby byłaby ta stara telewizja. Chłopie, ja pierdzielę. Przecież to jest genialne. GENIALNY BIZNES ...na przykład może polecieć na Dobręczą albo X-Men'i Mam kilkadziesiąt tych kaset, dlaczego nie, z, nie zgrać... Co to jest? Ty masz takie rzeczy? Jurassic Park, to VHS-y? Kurde, Obcy kontra Predator, ja to lubiłem tego Predatora z Arnoldem Wieszkim Nie powiem jego nazwy, ale szwarca, no ich na dysk i nie dodać do ramówki mojej telewizji. To jest to jest, to jest. to jest. Ja się tak. Ja wiem, że możecie stwierdzić, że jestem nienormalny. Ale ja się tak relaksuję. No on jest on normalny, ale to jest fajne właśnie w tym. Zarubiste to jest, co on zrobił. Naprawdę. No i może jak się dorobię potomka, to on też będzie oglądał taką telewizję, jak ja oglądałem za, dzi za dzieciaka, nie? To będzie mega spoko. Po normalnej telewizji mu nie dam do oglądania, a na pewno nie tych bajek z YouTube Kids, bracie. E Tyle. Dajcie znać. Ty co... tylko o pieniądzach, dziadek? Wymyśliłem genialny, pieprzony sposób na biznes? A ty tylko o pieniądzach? Nie, ja wymyśliłem sposób na biznes. Rozumiesz mnie? CDA w dupę zrobiło to samo. Jeden do jednego i na giełdę firmę wprowadzili. A ty coś pieprzysz do mnie? Że coś takiego jest złe, bo tylko o pieniądzach. Chłopie! czego jeszcze chcielibyście jakiś odcinek, o czym chcielibyście usłyszeć? Jak mnie znacie, jak mnie kumacie, jak widzieliście na Instagramie, czy widzieliście coś fajnego? Powiedzcie. Chętnie nagram. Pozdro, trzymajcie przepraszam, się. Przepraszam, przepraszam. Nie no, zarobisty pomysł. Fajna, fajna, podoba mi się. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Z rzeki, z rzeki. słyszę skrzeki, 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 słyszę